Dzień dobry, w tym filmie porównamy nowy suchy lap od firmy Epson SLD1000 z poprzednikiem SLD800. Między pierwszym suchym labem D700 a D800 za dużo wizualnych zmian Epson nie wprowadził, oprócz koloru szuflady na papier. W przypadku D1000 bryła urządzenia została zaprojektowana od podstaw i zdecydowanie mamy do czynienia z nowo wyglądającą drukarką. D800 miało dwa złącza, zasilające i USB typu B. W tym przypadku dodano złącze LAN, które pozwoli nam na podłączenie naszej drukarki do sieci, a co za tym idzie, zdalne drukowanie. W łatwy sposób możemy również zarządzać wydrukami za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne Epson Smart Panel. Nowych rozwiązań nie zabrakło również na przednim panelu urządzenia, gdzie oprócz przycisku włączania i przycisku zwijania papieru znajdziemy również przycisk Home, kolorowy ekran LCD, przyciski umożliwiające poruszanie się po interfejsie drukarki oraz przycisk Anuluj. Ilość tuszów w urządzeniu zostaje taka sama, czyli 6. Epson poszedł jednak w bardziej ekologiczne rozwiązanie i zamiast plastikowych kartridżów zastosował wymienne worki z tuszem o zwiększonej pojemności. Dzięki temu planeta aż tak nie cierpi, a my nie musimy tak często ingerować w eksploatację drukarki. Tak jak poprzednio, każdy kolor ma swój uniwersalny klucz, dzięki czemu nie ma możliwości pomylenia kolorów z innym. Kaseta na papier w roli działa w ten sam sposób jak u poprzednika, jednak tym razem papier umieszczony jest centralnie, a nie przy prawej krawędzi urządzenia. Co za tym idzie, szpula została zaprojektowana w inny sposób i teraz, co niestety mniej wygodne niż w poprzednich modelach, składa się z trzech oddzielnych części. Najprawdopodobniej jest to spowodowane jedną z największych zmian, czyli drukiem na arkuszach w dupleksie. Tak, Epson pozwala nam teraz drukować na obu stronach arkusza. W podstawowej wersji możliwe jest to tylko na pojedynczych arkuszach wkładanych pojedynczo od góry. Jednak przy rozbudowanej wersji SLD1000A dostajemy dodatkową podstawkę na około 50 arkuszów fotograficznych, które automatycznie podawane są do drukarki. Kolejnym dodatkiem jest wbudowana w pojemnik na ścinki papieru tacka na wydruki. O ile jest to miły akcent ze strony Epsona, bo wcześniej trzeba było ją dokupić oddzielnie, tak jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, dlatego radzimy na nią uważać. Czas wydruku również został poprawiony i w przypadku formatu A4 jest to około 45 sekund w D1000 w porównaniu z 50 sekundami w D800. Jeśli chodzi o samą jakość wydruku, obie drukarki drukują na naprawdę wysokim poziomie i bez porównania wydruków obok siebie nie będziemy w stanie zobaczyć różnicy w szczegółach. Poprawione zostało odwzorowanie kolorów i widać to przy wydrukach czarno-białych, które w końcu nie wpadają w niebieskawo-zielone zafarby. Urządzenie po pierwszych testach prezentuje się naprawdę dobrze i widać, że inżynierowie Epsona ciągle udoskonalają swoje urządzenia i to nie tylko wizualnie, ale i wydajnościowo. A jak takie urządzenie sprawdzi się na dłuższą metę w praktyce? Na takie informacje musimy jeszcze trochę poczekać, aż zaczną do nas spływać informacje z rynku. Na pewno będziemy informowali o tym na naszym blogu i mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych działań w internecie. Do usłyszenia.